No, zobaczmy w tym wizycie teatralnym, czy coś tu się będzie szykowało. No, no zobaczmy. O, jakie to ładne wszystko. O, Maryjo, Państwo, zobaczmy. No. No. Także jesteśmy w Instytucie Teatralnym tutaj Raszewskiego. I tutaj taki fajny facycik jest dyrektorem, proszę Państwa, w Instytucie Teatralnym, że nawet w radiu naszym Tok FM Euro Extra widać i słychać. Także no już. Domki fińskie. Zapraszamy Państwa serdecznie. Także no my tutaj mamy bajkę. I pozdrawiamy Państwa serdecznie z Instytutu właśnie Raszewskiego. Z Instytutu Raszewskiego. Także pozdrawiamy i zapraszamy, proszę Państwa, do tych domków fińskich. No, domki. No cześć Piotr, gdzie? Już ta Anita powinna latać, powinna nas poinformować, gdzie są ja. No to trzeba się spytać tych ludzi, bo tutaj może to jest do CSW, szykują to dziadostwo. Czy to tu? To chyba tu jest. To jest o 19. No i za 19, ale tam o 20 dopiero się będzie rozkręcało, coś wiesz. Także to jest pewnie ta wystawa, domki fińskie. Tutaj. No. No ładna ta wystawka, ale ja nie wiem, czy to nie ta do CSW dzisiaj. Ale nie, tam dużo tych nazwisk zagranicznych takich, wiesz. Jeszcze nikogo nie ma. Znaczy nikogo nie ma, no jeszcze za 10 minut. Znaczy jesteśmy, proszę Państwa, niedaleko tego instytutu właśnie teatralnego i takie jakieś na trawie, tej trawy tu w ogóle nie ma. No, także pozdrawiamy Państwa, no i że te buziaczki przesyłamy też, no. Trzy okna to są też takie poniemieckie przecież, a oni chcieli tu Amerykę robić, a oni chcieli tu Amerykę. Gdzie tu jest Ameryka? Do kogo? Do czego? No także nasze radio, proszę Państwa, to KFM Euro Extra. Witamy Państwa serdecznie, no i oczywiście, że te buziaczki przesyłamy Państwu, buziaczki przesyłamy, no. Słońce w nas, nam wszystko, we wszystkim to słońce przeszkadza. No, także zobaczymy, czy ktoś przyjdzie, bo widzę, że tutaj ludzie zaglądają, wsipscy. No to dobrze, że zaglądają, bo jak ktoś przyszedł i ma się skradać, no to nie ma tutaj, wiecie Państwo, tego tak jak na przykład u Mormonów, bo Mormoni tu w Polsce się nie przyjmą, u Mormonów, że idą, reklamują, prawda? Tak jak świadkowie, idą, reklamują, idą, zapraszają szczerych ludzi, nie to, że ktoś tam nie wiadomo czego chce. To są dyskusje i z dyskusji wynika, czy mnie ten Jehowa interesuje. Jahwe, Jehowa, czy chce swoje życie dostosować do prawa Bożego tak, żeby Bóg był zadowolony z tego mojego postępowania, proszę Państwa. Także tutaj na razie podglądamy to, co tu się dzieje, proszę Państwa. I właśnie. Takie baśnie, takie dzieje
Takie właśnie, proszę Państwa. No mamy, to mamy. No. Gdzie chudy Jaśka? A tu opcja katolicka chrumca. No bo jak 3 miliony w tej wiosce, to dużo, nie? Dzisiaj wszystko w plenerze. No właśnie, Państwo zobaczą, że jest kilka miejsc, które pokazuje cudzoziemcom bez wstydu. Chodzimy sobie po mieście. Także zobaczmy z tej strony, no. Historia we współczesnej odsłonie. Słońce. Kaszlą, kaszlą, wyznawcy papieża, Matki Boskiej Ostrogromskiej, kaszlą, kaszlą, no bo blisko CSW, prawda, kaszlą, kaszlą. Stasiek! Oszukuje. A czemu oszukuje? Prawdy nie mówi mi. A nie mówi prawdy, bo on po prostu jest wypraszany, a to z Sapieżyńskiej, a to z Brukselskiej. Wczoraj wygonili go, proszę ciebie, a Breżniew wciągnął na wyborczą, tam jakaś promocja była, ja mówię, to leć, leć. A gdzie wczoraj był? Gdzie? Nie, nie, on mógłby ze mną być, proszę ciebie, na u Litwinów i na Hoovera, ale on z brukselskiej spóźniony leciał u Hoovera i był pół godziny wcześniej. Ja mówię, po co ty tak robisz? Idzie się 15 po, a nie w pół, a potem przyleciał, jak już nie było tej wódki, a on lubi wódkę, wiesz. No, była kola z lodem i z wódką, ale pyszna, bardzo droga była ta wódka, tylko dla książąt, dla nas przygotowali, ale mi się jedno wypiło i za pół godziny nie było nic. I wtedy, kiedy Irek przyszedł, to już nie było nic. No to niech teraz do Matki Boskiej się skarży i narzeka, wiesz. Ja to jest wariat. No. Jutro ma być w Konstancinie, czy to prawda, czy nie? U tego? Tak. A dzisiaj są jeszcze dwa wernisaże na Pradze. Gdzie dwa? Na Wileńskiej i Gejsze na Sarawie. Jaka Wileńska? Na Sarawa. To jest Targowa 84, jest? Ty znasz ten budynek? No. Lokal 33. A, ten, tam to byliśmy kiedyś chyba. To fajnie tam jest? Nie. Konopacka 15. A, Konopacka, nie wiem. U tych Starusków, tak? A, nie, tam byłem kiedyś. I to fajnie było? Było fajnie. Tak? A u której? Też o 7. To co, jedziemy na tą Konopacką? Bo tam będzie na pewno szybciej i pewniej jak tutaj w tym CSW, bo to będzie się ciągło godzinę i nie wiadomo co i jak. Na tą Konopacką, chodź pojedźmy, tu się na tego i pojedziemy na Konopacką. No. Także proszę Państwa, tutaj w Instytucie Teatralnym, jak słońce w nas i już ten wernisaż o tych domkach najazdów, tu jeden jesteśmy, o tych domkach, że ludzie zazdroszczą tym, którzy mieszkają w domkach fińskich. No.
I na przykład ludzie z USA przyjeżdżają z Anglii, Ameryki, Białystok i tak też. No zazdroszczą, proszę Państwa, że tu ktoś sobie mieszka w tych domkach fińskich. Ja nie mówię o tych czerwonych, z czerwonej cegły, ale malutkich takich tych domkach. Fiński. Pani Majerz, Natasza. A ten kawał uczci jeszcze jest obecny, nie ma? Do listopada będzie nowa, od 31 będzie nowa kierowniczka. Tak? Dyrektor z Łodzi wygrała konkurs. Aha, z Łodzi. A jak się nazywa? Nie wiem, z Łodzi kobieta. No, aha, kobieta. Ale on rezygnuje, czy jego wywalają w końcu? Konkurs z pracownikami były. No. I ministerstwo spisało nowy konkurs. No. I ta kobieta wygrała. Tak. No. Wygrała, to znaczy, że już tamten zrezygnował, skoro ona wygrała. Ministerstwo mu wypowiedziało. No. Tak? Jakaś awantura była w związku. Tak? No była. Pisarzy polscy, kto tam się awanturował? Ale on wypowiedział się w radiu, że sztukę macie dobrą, ale ta wasza organizacja do dupy. To nie wiem, w tej chwili o czym innym mówię. No, no. Związku pisarzy polskich. Tak. Literatury. No. Gdzieś była impreza jakaś. No. Było wino. Tak. Jakiś hapsos się spiło, rozrabiało i Moskwa napisał. Tak? Wino do ładowania nie będzie podawane. Kiedy? Jest na ogłoszeniu tam w Związku Pisarzy Polskich. Ale w CSW nie będzie? Przecież Związek Pisarzy Polskich jest dom literatury. Literatury, tam, ta, ale ja tam nie chodzę, bo mnie nie interesuje. Widzę, ty jesteś głupi, Chmieli. No. Myśmy z Boską mieli występ tam. No.